Cześć, tu Ernest! Witam was po moim małym urlopie. Słuchajcie, aktualizacja Fortnite wyszła tego samego dnia, w którym musiałem jechać 700 km po szczeniaka. Akurat w tamtym tygodniu wypadł na czwartek. Zajmowałem się nim przez ten cały czas, ale mniejsza z tym. W tym filmiku omówimy najnowsze nadchodzące skiny i pakiety skinów, które już wkrótce zawitają do sklepów. Na horyzoncie oczekuje mnóstwo ciekawych rzeczy, więc koniecznie oglądajcie do końca. Rzucimy okiem na nowe skiny Nintendo Switch, współpracę Fortnite z grą Rocket League i nie tylko. Zanim jednak wystartujemy, to oto kilku z moich wspierających z kodem Ernest. Dzięki wielkie za wsparcie, jesteście niesamowici. Zaczniemy od tematu nowych skinów ze świata Gwiezdnych Wojen. W poniedziałek wieczorem nagle do sklepu zawitała nowa lotnia X-Wing, która jest charakterystyczna dla sił rebeliantów z czasów oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen. Do sklepu weszła ona z okazji współpracy Fortnite z grą Star Wars Squadrons. Ta gra będzie miała premierę 2 października obecnego roku, ale już dziś w sklepie Epic Games na PC-tach można ją kupić w przedsprzedaży. Na stronie tej gry można wyczytać, że po zakupie jej, tutaj w sklepie Epic Games, do 2 października 2021 otrzymuje się za darmo lotnię X-Wing z eskadry Vanguard w Fortnite. To niesamowita lotnia, która przy okazji z pewnością przykuje uwagę wielu graczy na nową grę z uniwersum Gwiezdnych Wojen. To idealny bonus dla fanów Fortnite i Star Wars. Te lotnie można też kupić bezpośrednio w sklepie Fortnite za 1200 fałdolców. Jeśli kupicie tę lotnię najpierw w Fortnite za fałdolce, a następnie grę, to otrzymacie zwrot fałdolców. Tutaj uwaga, po zakupie na Epic Games Store, nie na PlayStation czy Xbox. Fakt, że tytuły Fortnite i Star Wars po raz kolejny połączyły siły, oznacza, że to prawdopodobnie nie koniec takich promocji. Słuchajcie uważnie, 30 października, niecały miesiąc po premierze gry Star Wars Squadron, wychodzi drugi sezon serialu pod tytułem Mandalorian, który opowiada o przygodach łowcy głów z jego Baby Yodą. Pierwszy sezon Mandaloriana przyjął się bardzo dobrze, więc twórcy tego serialu pewnie z wielką chęcią zaproszą do oglądania graczy z Fortnite. Słuchajcie, Mandalorian dzieje się w mniej więcej tych samych czasach, które będą w tej grze Star Wars Squadrons, a na zwiastunie drugiego sezonu Mandaloriana przez ułamek sekundy widać, że pojawi się tam statek kosmiczny X-Wing. To ten sam model statku, który wszedł do sklepu. W grze Star Wars walczymy po m.in. stronie Nowej Republiki, która używa X-Wingów, a Mandalorian w serialu omija Nową Republikę szerokim łukiem, więc to bardzo fajny kontrast. Przypuszczam, że na premierę drugiego sezonu do sklepu wróci lotnia X-Wing, a wraz z nią wejdzie też pewnie sam Mandalorianin. Jego peleryna wtedy mogłaby się stać sprzętem na plecy, a jego statek kosmiczny lotnią. Baby Yoda? Też nadawałby się jako pupil na plecy. Możliwości jest wiele. Ramię w ramię z Mandalorianinem. Może wejść jakiś scout trooper? Czy nowy główny złoczyńca? Współzałożyciel Epic Games jest fanem tego serialu. Na Twitterze dał znać, że uwielbia go. Więc nie dziwię się, jeśli do gry wejdzie Mandalorianin. Jego hełm byłby w sam raz do zaprezentowania technologii RTX Fortnite. Rozgrzejcie swoje silniki, ponieważ Rocket League to kolejna gra, która wejdzie we współpracę z Fortnite. Epic Games ogłosiło, że Rocket League zawita do ich sklepu jako darmowa gra i już 23 września zupełnie za darmo będzie można pobrać Rocket League na PC-tach w Epic Games Store. To już samo w sobie jest niesamowite, ale słuchajcie, to dopiero szczyt góry lodowej. Tego samego dnia ruszy promocja. Pobierz Rocket League za darmo i otrzymaj 40 zł rabatu. Dokładnie tak. Każdy, kto pobierze Rocket League między 23 września a 23 października, otrzyma jednorazową zniżkę 40 zł do wykorzystania przy kupowaniu gier, które kosztują 59 zł i 99 groszy lub więcej. Tą obniżkę będzie można wykorzystać na przykład na grę Star Wars, ale na przedmioty typu fałdolce już nie. Do tego niedługo po tej premierze ruszy wydarzenie w Rocket League o nazwie Llama Rama, podczas którego będzie można zdobyć nagrody do Rocket League i Fortnite. To pewnie będą jakieś proste wyzwania do wykonania w Rocket League. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jeszcze, jakie dokładnie to będą przedmioty, ale 23 września jest tuż za rogiem, więc nie będziemy musieli długo czekać. Skina postaci się nie spodziewajmy. Do zdobycia raczej będą rzeczy takie jak plecak, graffiti, emoji, coś w ten deseń. Tutaj, tak jak w przypadku Star Wars, możliwości jest wiele. Mam nadzieję, że dodadzą jakąś zminiaturyzowaną furę, którą będzie można założyć na plecy. Tutaj ciekawostka. W Rocket League w sklepie będzie można używać kodów twórcy z Fortnite, więc pamiętajcie, że możecie mnie wesprzeć i tam. Z góry dziękuję.
W oficjalnym poście na ten temat są też szczegóły o łączeniu kont z konsolami i inne informacje na temat pakietów do Rocket League, więc koniecznie tam zajrzyjcie, jeśli gracie na Steam albo ogólnie chcecie wiedzieć więcej. Link będzie w opisie. Rocket League stanie się też darmową grą na innych platformach: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, a konto Rocket League wkrótce będzie można połączyć z kontem Epic Games i odebrać kolejne gratisy w Rocket League. Więcej informacji w opisie. Fortnite ogłosiło też nowe, ekskluzywne skiny. Wraz z wyjściem ostatniej aktualizacji poznaliśmy szczegóły na temat nowej edycji konsoli Nintendo Switch. Już niedługo do sklepów, tych fizycznych sklepów, zawita wyjątkowa konsola Nintendo Switch w motywie Fortnite. Na samej konsoli będą wzorki, postacie i symbole charakterystyczne dla Fortnite. Kontrolery także będą miały wyjątkowe barwy. Na konsoli będzie od razu zainstalowany Fortnite, a po wejściu i zalogowaniu się do gry przywita nas ekran odbioru wyjątkowego skina z dwoma stylami, plecaka, który też będzie miał dwa style, i 2000 V-dolców. Konsola Nintendo Switch w tym specjalnym zestawie powinna kosztować mniej więcej tyle samo, co Switch w innych tego typu zestawach, czyli w okolicach 1500 zł. Data premiery tego pakietu w Europie jest ustalona na 30 października. Nie znamy jednak jeszcze dokładnie daty wyjścia tego pakietu w Polsce czy ceny. Kupno całej konsoli w zestawie z Fortnite to jedyny znany nam na dzień dzisiejszy sposób na zdobycie tego skina i fałdolców. Z tego powodu pod znakiem zapytania stoi kwestia tego, czy ten pakiet będzie można kupić jakoś oddzielnie w sklepie Nintendo. Na to pytanie powinniśmy otrzymać odpowiedź w dniu premiery tego pakietu. Ciekawostka, ten skin po raz pierwszy wyciekł pod koniec drugiego sezonu, drugiego rozdziału. Aktualizacja później został usunięty, a wrócił dopiero w ramach tego pakietu. I z jakiegoś powodu ten trzeci styl prawdopodobnie został usunięty. Nie mogło też zabraknąć nowego pakietu PS Plus. Na kupno tego pakietu na szczęście nie będzie trzeba aż tak odchudzać portfela, ponieważ jak zawsze nowy pakiet PS Plus będzie całkowicie za darmo dla posiadaczy PS Plus na konsolach PlayStation. I jak co każdy taki pakiet, będzie można go odebrać nawet, jeśli korzystacie z darmowych 14 dni PS Plus. Nadchodzący nowy pakiet PS Plus zawiera zbierak, malowanie, emoji i ikonę sztandaru. PlayStation oczywiście szaleje na punkcie niebieskiego koloru i szczerze mówiąc, to ten pakiet mi się bardzo podoba. Jednak jeśli ktoś z was nie przepada za kolorem niebieskim połączonego z białym, to prawdopodobnie mam coś w sam raz dla was. Światło dzienne niedługo ujrzy nowy pakiet skażonych skinów. Nie znamy dokładnej daty wyjścia ani ceny tego pakietu, ale znamy jego zawartość. Nowy pakiet zawiera aż 3 ubiory i 3 plecaki. W swojej podstawowej formie ubiory tych postaci są bielutkie, to zwykłe, cieszące oko skiny. Jednak ten pakiet odróżnia specjalny styl załączony do tych ubiorów. W zakładce, w której normalnie byłyby dodatkowe style, będzie znajdował się suwak, którym można nasilić lub osłabić efekt skażenia. Im większy procent skażenia, tym więcej na naszej postaci jest tego czerwono-czarnego skażenia, co daje bardzo ładny efekt końcowy. To nie pierwszy raz, gdy w Fortnite wystąpił efekt skażenia. W pierwszym sezonie rozdziału drugiego, do jednego ze skinów skarnetu bojowego można było odblokować taki właśnie skażony styl. Jego natężenie zależało od naszego poziomu, ale w przypadku pakietu skinów, wybór należy do nas. Poza tym w ostatni czwartek do gry wszedł nowy tryb Marvel, w którym można ponawalać się supermocami bohaterów z Marvela. Większość supermocy należy do superbohaterów, którzy już są w grze. Mam tu na myśli supermoce Ironmana czy Wolverina, ale w tym trybie znalazł się też na przykład chwyt Venoma, którego w grze jeszcze nie ma. To nam podpowiada, że prawdopodobnie zawita on do sklepu jako skin. Venom, moim zdaniem, idealnie nadaje się na skina na Halloween, więc spodziewajcie się jego nadejścia w tym okresie. W tym trybie są też supermocy Czarnej Pantery, co także nam zapowiada nadejście skina. Wracając do tematu całkowicie darmowych rzeczy, to 26 września będą urodziny Fortnite Battle Royale. Pierwsze dwa urodziny Fortnite były obchodzone tego samego dnia w obu trybach, Ratowanie Świata i Battle Royale. Ale w tym roku podzielono te dwa wydarzenia. Dla tych, co nie wiedzą, to tryb Battle Royale w Fortnite wyszedł 2 miesiące po Ratowaniu Świata. W tym roku, w dniu urodzin Fortnite Ratowania Świata, nie było niczego w Battle Royale. Ale dzięki wyciekom wiemy, że do odblokowania w tym roku za nowe urodzinowe wyzwania będą m.in. malowania, które teraz są na ekranie. Jedną z nagród z okazji urodzin powinien być też ten oto plecak, który był do odblokowania w Ratowaniu Świata w tegoroczne urodziny. Dopiero w przyszłej aktualizacji poznamy więcej szczegółów, ale to już coś. Na koniec Travis Scott. Kilka dni temu wyciekł szkic stylu skina Travisa Scotta, który nie trafił do gry.
jest teraz na ekranie. Wygląda bardzo fajnie i szkoda, że nie wszedł do gry. Fortnite przerobiło ten styl i finalnie powstał Astro Jack. Jak widać, jest wiele podobieństw. Płaszcz, kamizelka i tak dalej. To po prostu astronomiczna wersja tego wczesnego szkicu. Nie wyklucza to jednak możliwości, że Travis Scott kiedyś wróci do sklepu z tym właśnie stylem. Albo jako oddzielny skin? Bardziej prawdopodobne jest to, że to tylko porzucony pomysł i nie wejdzie już do gry, ale tak czy siak to fajna ciekawostka, zdradzająca nam co nieco na temat wczesnej wersji skina Travisa Scotta. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!